Przez ostatnie 3 dni na parkietach Mosiru i Startu Lublin odbywały się mecze w ramach międzynarodowego turnieju koszykówki chłopców Lublin Basket Cup 2012 pod patronatem prezydenta miasta oraz najbardziej znanego polskiego koszykarza Marcina Gortata. Rozgrywki obejmowały chłopców z rocznika 9-7 i młodszych. Była to już 4. edycja tego cieszącego się sporym zainteresowaniem turnieju. W turnieju bierze udział 6 drużyn, 2 z miast partnerskich Lublina, z miasta Łódzka, to jest z Ukrainy i z Brześcia, z Białorusi, Jagiellonka Warszawa, kadra województwa lubelskiego, Start Lublin i Piątka Lublin. No, ten turniej jest przede wszystkim po to, żebyśmy zobaczyli, w jakim miejscu jesteśmy. Tak? Dla tych chłopaków zbliżają się ważne imprezy. Jest to okres ferii, miasto pomogło nam przy organizacji tego turnieju. Jak z koszykówką młodzieżową w Lublinie? Dużo jest chętnych do gry? Tak, jako klub prowadziliśmy przez 2 tygodnie ferii zajęcia dla najmłodszych. Na każdym treningu stawiało się 20 młodych chłopców, którzy nie są nigdzie zrzeszeni w klubie. Bardzo im się to podobało, plus no, my w klubie mamy dosyć sporo grup, cały czas je rozwijamy, powiększamy o coraz to nowe roczniki. Tak jak w poprzednich latach, celem tego przedsięwzięcia było upowszechnianie zasad sportowej rywalizacji i postępowania fair play, popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu, zdrowego stylu życia, a przede wszystkim koszykówki oraz nawiązywanie przyjaźni z zawodnikami z miast partnerskich Lublina plus promocja samego miasta. Panie trenerze, jak ocenia pan poziom tego turnieju? No jest zróżnicowany, obok drużyn troszeczkę słabszych, są naprawdę 3 wyrównane zespoły, nawet 4, bo drużynę, którą mamy poza konkursem, czyli kadetów Startu, 96 rocznik, no to już chłopcy, którzy są na poziomie półfinałów Mistrzostw Polski kadetów, więc te 4 drużyny naprawdę fajne mecze grają między sobą. Jest duża różnica między drużynami z naszej wschodniej granicy, a naszymi krajowymi? No nie, uważam, że jest porównywalna, szczególnie Brześć, który jest w naszym roczniku, czyli 97. Jest to drużyna tak samo mocna, podejrzewam, jak i nasze drużyny lubelskie, jak i drużyna z Jagiellonki. Oba mecze się toczą tak na pograniczu remisu. Jagiellonka wygrała parę punktów. Dzisiaj mecz kadry województwa z Brześciem jest na remisie do przerwy, więc to są wyrównane poziomy. Zainteresowanie koszykówką wzrasta, czy większość raczej woli grać w NBA na konsolach? Niestety to prawda. Coraz więcej jest tych dzieci, które bardziej w domu spędzają czas i grają na konsolach. Na salę jest trochę gorzej zatrudnić. Niemniej jednak od jakiegoś 2 lat w Starcie widzimy coraz więcej młodzieży, która się garnie do tego sportu. Jesteśmy tutaj jedyną drużyną, która gra poza konkursem z racji takiej, że chłopcy są z rocznika 96. Ten turniej jest rozgrywany głównie dla rocznika 97. A my no, gramy szkoleniowo, przygotowując się do już gier drugiej rundy, czyli tego turnieju strefowego, który nas czeka w lutym. Nie brakuje chłopakom motywacji, skoro grają poza konkursem? Nie, no bo dla nich jest motywacja, mówię, żeby to wynieść to, co trenujemy i wynik jest jakby w tym momencie dla nas sprawą drugorzędną, tak? Tylko żeby wszelkie ustalenia, które mamy na treningu, żeby to realizować.